Rozmowa dnia w Radiu Piekary. Marcin Zesara, witam Państwa. Naszym gościem jest Kazimierz Karolczak, szef Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Dzień dobry. Witamy Państwa. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie Przewodniczący, pyta Pan studenta jakiegoś dobrego, technologicznego, przyszłościowego kierunku, czy w Mysłowicach, w Siemianowicach to się dobrze żyje, można rozwijać swoje pasje, czy raczej myśli o mieszkaniu w Krakowie, albo może nawet w Londynie, jakiej odpowiedzi się Pan spodziewa? Ja czytałem Pana artykuł wczorajszym Ślązagu i już wiem, nawet w Katowicach mają problem, jak się okazuje, niektórzy studenci. Uważałem, że 15 minut od rynku już są blokowiska. Ale to w większości polskich miast tak jest i nawet w tych najlepszych dokładnie jest tak samo. Przecież we Wrocławiu wystarczy się ruszyć i 10 kroków zrobić i gdzieś zawsze jest plomba. I taka to uroda. Na pewno w naszej konurbacji jest dużo do zrobienia, ale dużo zostało też zrobione, zwłaszcza jeśli chodzi o Katowice. Natomiast na pewno, jeśli mówimy o tych miastach okalających Katowice, to one coraz częściej mają funkcję sypialni Katowic. Te potoki mieszkańców, potoki pasażerskie, kierowców, które rano 7 zmierzają do Katowic, pokazują właśnie to, z czym się w tej chwili te miasta mierzą. Czy to oznacza, że takie miasta, które Katowice okalają, nie jest to specjalna niespodzianka, Mysłowice, Siemianowice, przykładowo, to kiedyś jeszcze w czasach prezydentury Piotra Uszoka nawet były takie rozmowy, mają sens jako osobne miasta? Czy w takim razie to jest, powinny być zalążkiem czegoś większego, większych Katowic? No, na pewno każde miasto, każdy mieszkaniec danego miasta jest przywiązany do tożsamości tego miasta, ale czasami też sporo tych osób sobie zadaje mieszkanie, czy lepiej by się żyło, gdyby byli mieszkańcem dzielnicy Katowic, czy osobnego miasta. Na dzisiaj wiemy, że prezydent Katowic nie ma już gdzie zapraszać inwestorów, choćby nawet są zainteresowani. Jeżeli im się proponuje miasto obok, sąsiednie, no to nie są już zainteresowani, bo na przykład w swojej centrali w Paryżu czy Hongkongu nie są w stanie wytłumaczyć, że inwestują w mieście, które ma 100 tysięcy mieszkańców, gdzie mają limity 500 tysięcy i w ogóle Katowice naginają. Ale robią to, bo poznali specyfikę Polski, wiedzą, że to jest miasto w mieście, że to jest Katowice, które ma 300 tysięcy mieszkańców. Tak prawdę mówiąc, rozwija się, jakby tych mieszkańców miało 400, a może nawet i 500 tysięcy. Po prostu korzysta z siły swoich sąsiednich miast. Czy Katowice to rozumieją tak przy okazji i wykorzystują szansę, którą dał im los? Tak swoją drogą, takie Mysłowice, wiele tych miast, które Katowice okalają, to są w poważnych tarapatach również. No bo myślę, że Katowice doskonale zdają sobie sprawę, chociaż kiedy mówimy o transporcie, uważają, że jest odwrotnie. Ale to wiemy, że każdy prezydent walczy o swoje i trudno mu się dziwić. Natomiast no, ja nie ukrywam, że Katowice im szybciej staną się większe, tym lepiej dla wszystkich, którzy żyją wokół obecnych Katowic. I lepiej dla całej aglomeracji, bo ta lokomotywa będzie miała więcej siły, po prostu. I tak to wygląda. Katowice są lokomotywą Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Mogłyby się rozwijać jeszcze szybciej, jeszcze lepiej. Tych inwestorów mogło być więcej. No, z jakichś przyczyn nie jest to na dzisiaj możliwe. Kazimierz Karolczak, szef Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, jest naszym gościem. Dogrywka w sieci już za sekundę. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia, do zobaczenia. Już teraz, na żywo, dogrywka w sieci. Tylko na radiopiekary.pl. Marcin Zesada, witam ponownie. Kazimierz Karolczak, przewodniczący Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, jest z nami. Ten piękny, kolejny, mroźny poranek. Dzień dobry po raz drugi, witamy Państwa. Dzień dobry, witam po raz drugi. Panie Przewodniczący, cofając się do początku i mojego pierwszego pytania, jaki jest w takim razie cel, czy jaki w ogóle jest cel tego badania, które na wasze zlecenie i to Uniwersytet Jagielloński nawet robi, to chcieliście zewnętrznego, trochę zewnętrznego osądu tego, co u nas się dzieje, jeżeli chodzi o preferencje mieszkańców, zwłaszcza tych młodych, decydujących, podejmujących, czy stojących u progu kluczowych decyzji w swoim życiu? No, cały czas mamy przeświadczenie, że największym problemem do rozwiązania na dzisiaj jest kwestia ludzi młodych w naszych miastach.
to są ludzie, którzy mogą stworzyć przyszłość tego miasta lub jej nie tworzyć. Na dzisiaj wszystkich statystyk wynika, że spora część tych młodych, utalentowanych ludzi, którzy wiedzą, czego chcą od siebie, wiedzą, jaką chcą obrać ścieżkę rozwoju, wybiera uczelnie w innych dużych miastach. Bardzo często to są sytuacje, kiedy tam już buduje się relacje, przyjaźnie. Bardzo często zakłada się rodziny i te osoby no, nielicznie wracają. I to jest wielkim naszym problemem, bo nasze miasta nie dosyć, że się starzeją, to oprócz tego będą pozbawione tych ludzi młodych, którzy mogą być siłą napędową tych miast. Tak więc jeżeli nie znajdziemy pomysłu na to, żeby nasi młodzi zostali, a młodzi z innych regionów Polski do nas przyjeżdżali... Jedno i drugie jest problemem. To nigdy nie będziemy spokojni o naszą przyszłość, o przyszłość naszych miast, o to, że tutaj będzie się żyło dobrze, wygodnie i nasze miasta będą zapewniać wysoką jakość życia. To niestety jest wszystko ze sobą powiązane. Trzeba mieć zastępowalność pokoleń, trzeba mieć ludzi, którzy mają siłę, energię do rozwijania tych miast. Dopływ ludzi z zewnątrz również, tak? Tak się rozwijają miasta, naturalnie, prawda? Największych 5 polskich miast, które się w Polsce rozwija, bo wszystkie inne miasta mają problem, praktycznie wszystkie inne, ona korzysta właśnie z tej migracji zewnętrznej. Jest zasilana po prostu ludźmi spoza miasta. Panie przewodniczący, ale odpowiedzi na pytanie, czy... Nie wiem, Kraków albo Warszawa są fajniejszym miejscem, bardziej inspirującym, bardziej rozrywkowym, oferującym więcej, na przykład jeżeli chodzi o spędzanie wolnego czasu, niż Katowice. Ale to też jest tak, że my wszyscy potocznie wiemy, super we Wrocławiu, super w Krakowie, ale no, diabeł tkwi w szczegółach i o tych szczegółach trzeba rozmawiać. A co pan zrobi z tymi szczegółami, jak pan je dostanie? No, szczegóły, każdą decyzję trzeba podejmować na faktach, nie na przeświadczeniach, nie na opiniach, nie na tym, że się było 2 dni na weekend, pojechało się do Krakowa czy do Wrocławia, jak tu super, bo to często też mamy takie, nie wiem, czy to jest przywara Polski i Polaków, że mówimy u tego sąsiada, jest trawa bardziej zielona. Jeżeli będziemy znali silne i słabe strony naszych sąsiadów, będziemy znali silne i słabe strony nasze własne, no to wtedy jesteśmy w stanie pracować nad jakąś receptą. Tylko co pan może jako szef metropolii? Pan przecież nie otworzy 20 knajp w nowej enklawie takiej rozrywkowej gdzieś w Katowicach. Nie wyremontuje pan rynku w Mysłowicach na przykład, co mogłoby być jakimś czynnikiem wpływającym chociażby na ocenę, na przeświadczenie, na stereotypy również tutaj do wewnątrz. No, należy rozdzielić to, co może Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, to co mogą robić bezpośrednio same miasta. Natomiast my jako Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia chcemy dostarczyć tą wiedzę i wspólnie wypracować pewne kierunki działań, które mogą podejmować miasta. Przynajmniej na bazie tych kompetencji, które posiadamy. Być może tych kompetencji w przyszłości będzie więcej, ale na pewno jest tak, że tym, że ulica Mariacka powstała, to na pewno nikt nie wyręczy władz miasta z takiego myślenia, że trzeba ludziom młodym, tym, którzy chcą wyjść o godzinie 21, 22, mają ochotę posiedzieć w jakiejś knajpce przy piwie, czy nawet przy herbacie, no to miasto musi im to zapewnić. Nie ma dla miasta nic gorszego niż o godzinie 21 zgaszone centrum i przeświadczenie, że nie ma po co wyjść z domu, z mieszkania, bo i tak się nic nie dzieje. To wtedy to miasto staje się po prostu sypialnią, trzeba sobie na to odpowiedzieć. Jeżeli tak jest, no to trzeba zapewnić dobre warunki do tego, żeby było tą sypialnią, czyli dostęp do terenów zielonych, cisza, spokój, zero przemysłu, bo to przecież nie sprzyja odpoczynkowi po pracy i skupić się na dobrym transporcie do miejsc, które tą pracę zapewnia. To są kwestie pewnych funkcji, które po prostu trzeba umieć sobie zdefiniować, określić i podzielić się tymi funkcjami w ramach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. No umówmy się, nie wszystkie miasta będą w stanie dokładnie to samo robić i tak samo się rozwijać. Nie ma takiej możliwości, żeby w każdej była siedziba uniwersytetu, żeby w każdej był najlepszy szpital powiatowy na świecie. Z porodówką. Stadion piłkarski, basen z żelniami i tym podobne. Rozumiem. Natomiast każdy prezydent chciałby, żeby mieszkańcy, nie wiem, Sosnowca rodzili się w Sosnowcu. Czy prezydenci, burmistrzowie, z którymi pan ma do czynienia na co dzień, to oni rozumieją na pewno, czy zrozumieli już
na czym polega specyfika, na czym polega istota problemu i jakie jest, może być jego rozwiązanie, a jakie na pewno nie jest to rozwiązanie. Wodarze miast, prezydenci, burmistrzowie, wójtowie to są mądrzy ludzie. Oni są żywo zainteresowani rozwiązaniem problemu swojego miasta. No, ale też żyjemy w takim pewnym matryksie oczekiwań od mieszkańców i od tego ta konkurencja cały czas się napędza. I to są bardzo trudne rozmowy. I one wymagają lat docierania. A myśli pan, że prezydenci takich miast, których inni wcześniejsi prezydenci, mam na myśli Siemianowice i Mysłowice, to wspomniałem o Piotrze Uszoku wcześniej, który sam przyznawał, że byli prezydenci jednego i drugiego miasta, rozmawiali nawet z Katowicami na temat, jeszcze zanim powstała Górnośląsko-Zagłębiowska metropolia, o jakiejś integracji. I to był bardzo dobry kierunek. No, żałuję, że do tego nie doszło. Katowice powinny być większe, abstrahując od tego, że moim pomysłem jest, by docelowo tu powstało megamiasto. Czyli coś na wzór miasta stołecznego Warszawy. Tylko nie odbierajmy miastom ich tytułów, ich tożsamości. Dalej powinni nimi zarządzać prezydenci. Natomiast powinni jakieś formule współpracować, tworząc nowe miasto metropolitalne, nową gminę metropolitalną, stać się jej częścią, która by się zajęła tymi kluczowymi wyzwaniami, tymi strategicznymi. Kto miałby zdecydować o tym, co dalej na przykład? Jak sam pan powiedział, prezydenci różnie na to patrzą, są tacy też, którzy otwarcie przyznają nawet na tej antenie, że jest to słuszny kierunek. Referendum? Gdyby zapytać mieszkańców, wymienimy znowu te Mysłowice, załóżmy, czy oni woleliby w Mysłowicach czy w Katowicach mieszkać, to jakie odpowiedzi by się pan spodziewał? Naprawdę, to wszystko zależy od kogo się o to zapyta i w jakich okolicznościach. Wydaje się, że jednak musi być jakiś lider zmiany. Tutaj trochę o tego lidera trudno, bo każdy jednak myśli o swoim, przynajmniej mówi, jeśli chodzi o samorządowców. Integratorem w takim procesie powinno być miasto stołeczne, czyli miasto Katowice. Pytałem, czy Katowice wywiązują się z tej roli. Być może tak, być może nie. Być może to jest kwestia też myślenia o tym, bo to ustawodawca określa warunki funkcjonowania państwa polskiego i podział terytorialny. Być może również na tym poziomie powinny takie rozmowy być w Ministerstwie Rozwoju na przykład regionalnego. Takie ewaluacja metropolii została zamówiona przez takie ministerstwo, które oceniało, co udało nam się zrobić i o ile oceniono pozytywnie te kwestie związane z transportem, bo mamy tam kompetencje, a na przykład zauważono wprost, że oczekiwaniem takim było, że Stowarzyszenie Subregion Centralny, który zajmuje się zintegrowanymi inwestycjami terytorialnymi, to jest taka koperta z pieniędzmi unijnymi, które zarządzają miasta, że to będzie robiła metropolia i do dzisiaj metropolia tego nie robi. W innych ośrodkach w Polsce, zwłaszcza Gdańsk, Gdynia, Sopot, mówi się wprost o przekształceniu stowarzyszenia tego, co zajmuje się ZIT-em, żeby ono było zalążkiem metropolii, a u nas to są dwa osobne byty. Na tym poziomie, którym te inwestycje są, można powiedzieć, negocjowane, uzgadniane, brakuje metropolii. Czy pierwsze rozmowy z nowym wojewodą śląskim to jest jakiś, traktuje pan to, odbiera jako pewien krok naprzód w tym kierunku, o którym przed momentem wspomniał? No, to jest krok milowy, bo ktoś jest, kto chce posłuchać, z czym mamy problemy i pomóc je rozwiązać. Miałem okazję spotkać się z panem wojewodą, to było bardzo dobre spotkanie. Zostawiłem szereg dokumentów, bo od początku powstania metropolii zbieramy co chwilę, można powiedzieć, taki spis problemów, jeśli chodzi o stosowanie ustaw, nie tylko metropolitalnej, ale już innych, o transporcie, o planowaniu przestrzennym. Taki katalog się zrobił kilkunastu propozycji, które należałoby zmienić w ustawach różnych z tymi, które my stosujemy w bieżącym działaniu, w ustawach, zamówieniach publicznych, wielu, wielu innych. Oprócz tego mamy propozycje, takie systemowe zmiany ustawy związane z możliwością kształtowania dochodów metropolii, bo na dzisiaj poza tym świetnym rozwiązaniem dodatkowego PIT-u, w tej chwili to jest 5,75%, oraz składką na zadania, które gminy nam powierzają, czyli podpisują porozumienie,
nie mamy możliwości poprosić gminy o składkę na przykład na coś, co chcieliśmy dodatkowego zrobić, a na co na przykład nie mielibyśmy pieniędzy. Nie ma takiej możliwości i taką zmianę prosimy. Jeżeli będzie możliwość, że taki katalog zadań zostanie, znaczy finansowania zostanie poszerzony, no będziemy mogli ustalić, że na przykład, nie wiem, budujemy dodatkowe przedsięwzięcia, na które dzisiaj nie stać i wszyscy się solidarnie na to złożymy w jakiś sposób. Wtedy być może więcej zadań metropolitalnych przewozu będziemy w stanie przejąć. Natomiast czy wojewoda Wójcik dostał też ustawę o Wielkich Katowicach? Dostał również propozycję wypracowaną przez zespół Instytutu pana profesora Pieczykowskiego, doktora Marchaja. Z zainteresowaniem przeczytał, natomiast no, jesteśmy mówieni, że zajmiemy się najpierw tymi drobnymi rzeczami bieżącymi. Ta kwestia tych zmian takich ustrojowych, no, ona wymaga dużej debaty tu na miejscu, debaty z liderami politycznymi i ona pewnie będzie miała miejsce, natomiast rolą wojewody jest, no mówię, na dzisiaj i taką obietnicę mamy, pomóc nam w rozwiązaniu tych naszych bieżących problemów. A jeśli chodzi o liderstwo tych projektów takich mocnych, systemowych pana profesora Pieczykowskiego, no to tego lidera musimy znaleźć lub musi on sam się, że tak powiem, pojawić. Lidera politycznego. No trochę tak, trochę tak. No, musi jakaś siła polityczna za tym stanąć i albo tą siłą polityczną będą samorządowcy, kiedy my się porozumiemy i będziemy mieli ten głos, bo na dzisiaj no, mamy, no, nie mamy wypracowanego stanowiska wspólnego w tej sprawie. Zainteresowanie, wszyscy zapoznaliśmy się z tymi opracowaniami i sporo samorząd uważa, że trzeba coś zrobić, ale jeszcze o niczym nie przesądziliśmy, o niczym nie zdecydowaliśmy. Być może stanowiska takiego nigdy nie będzie wspólnego. No tutaj nie jest to jedyna... Wczoraj nowy wiceminister infrastruktury Przemysław Koperski, były poseł też spoza metropolii, ale pytany o na przykład program, czy program wsparcia kolei metropolitalnej, która jest jednym z takich, powiedzmy, strategicznych projektów transportowych w metropolii, zadeklarował wsparcie, więc no, no, życie zaczyna się układać. Pana Koperskiego znam, cenię, lubię, znamy się lat wiele. Powinien dodać, że wszystkie inne duże miasta w Polsce swoje koleje aglomeracyjne już dawno zrobiły i dopóki nie powstała Górnośląsko-Zagłębiowska metropolia, to u nas się nic nie działo. Jesteśmy w dużym procesie współpracy z PKP PLK i to jest dobra współpraca, za nią dziękuję. Teraz przy wsparciu pana ministra Koperskiego i Ministerstwa Infrastruktury mam nadzieję, że będzie jeszcze lepsza. I to rozwiązanie, które tak nam bardzo jest potrzebne, bo w naszej specyfice ta kolej no, naprawdę jawi się trochę jako takie remedium na wiele problemów transportowych. Jak najszybciej po prostu będzie mogło powstać, a metropolia będzie mogła zamawiać pociągi. I na to liczę i trzymam kciuki, chociaż też słyszałem o jego wsparciu dla Bielska i też trzymam kciuki. Panie przewodniczący, no z Katowic szybkim pociągiem do Bielska, czemu nie? Piękne miasto przecież. No jeszcze trochę dalej, może nawet można na narty w zimę skoczyć. No jeszcze dalej, tak. Może Europejska Stolica Kultury nawet, bo to wasz... Jesteśmy w ramach jednego województwa i lubimy się nawzajem, zarówno Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, jak i miasto Bielska i okolice. Panie przewodniczący, to jeszcze, czy metropolia, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia będzie niebawem ściągać w ramach swoich nowych zadań abonament radiowo-telewizyjny? Nie mamy takiego pomysłu, ale domyślam się, do czego. Ale poważnie, kupno Radia Katowice to poważnie? Z miastem Katowice to jest poważne przedsięwzięcie? Czy jakieś poważnie to jesteśmy coś, zaniepokojeni tą sytuacją, która ma miejsce. I w mediach w ogóle publicznych? W mediach w ogóle publicznych, ale my myślimy o tych naszych lokalnych. Na dzisiaj nie wiem, jaka jest przyszłość Radia Katowice, nie wiem, jaka jest przyszłość TVP3, nie wiem, jaka jest przyszłość Dziennika Zachodniego. Jeżeli możemy w tym procesie wziąć udział, żeby zagwarantować, by te media zachowały pluralizm, obiektywność, rzetelność w informowaniu danych, to chętnie siądziemy do tego stołu. Ja dzisiaj nie wiem, bo liczę na to, że rządzący znajdą na to pomysł,
Panie przewodniczący, obliguje ich do tego też prawo? Nie, nie. No. Wyciągamy rękę i proponujemy współpracę. Być może w Polsce rząd mógłby niejako być organizatorem dla mediów krajowych. Lokalnie, być może samorządy regionalne, wojewódzkie. No w naszym przypadku zaproponowaliśmy jako metropolia i miasto Katowice taką współpracę. Chętnie siądziemy do stołu i porozmawiamy. Jest to oferta po prostu wyciągnięta ręka współpracy i propozycji. Siądźmy, porozmawiajmy, co ile można zrobić. Wie pan, ile to kosztuje? To media to są, nie są to tanie rzeczy. No, przeglądając sprawozdania finansowe Radia Katowice, to jest radio, które zarabia na siebie. A co z na przykład, nie wiem, abonamentem, to tak przy okazji? No, jeżeli ten abonament w ogóle będzie jeszcze zbierany, tak więc to przed nami jest duża dyskusja, a nasza propozycja to jest ten akcent, zależy na tym, żeby samorządowcy były partnerem tej dyskusji. A oprócz Katowic, inne miasta, które w skład metropolii wchodzą, nie wiem, po drugiej stronie Gliwice, Tarnowskie Góry, to myśli pan, że, znaczy wie pan, czy tutaj są zgodne? Górnośląsko-Zagłębiowska metropolia reprezentuje 41 miast i gmin. Naturalnie. Rozmawialiśmy na prezydium z dużymi miastami. Nie protestowali. Uznali, że warto zaznaczyć swoją obecność i chęć dyskusji. Ta obecność dotyczy każdego z, powiedzmy, regionalnych mediów, które dzisiaj są, nazwijmy to, w domenie publicznej? No, inna sytuacja jest, jeśli chodzi o radio, bo to jest spółka i to jest samodzielny byt, który ma siedzibę w Katowicach. Zupełnie inna sytuacja jest, jeśli chodzi o TVP3, bo to jest oddział po prostu telewizji, która ma siedzibę w Warszawie. Tak więc no, oddziału się nie da kupić, nie da się, no, być może można wydzielić, nie wiem. No, to takie ćwiczenie to na dzisiaj nie zakładaliśmy. Chociaż mówię, pojawiły się głosy, że być może właśnie całość tych mediów no, powinna funkcjonować na poziomie regionalnym i samorządowcy powinni mieć w nim jakiś udział. No, mnie niezwykle ciekawi, jaka będzie przyszłość mediów, które kupił Orlen. No, to jest w ogóle farsa, co się wydarzyło. I absolutnie nie zgadzam się z tym, by w ten sposób funkcjonowały media, kiedy jeden prezes dużej spółki no, po prostu monopolizuje i nie ma na niego wpływu. No to jeszcze decyzje na razie słyszymy, w spekulacjach oczywiście, kto miałby przejąć Orlen na tej giełdzie. Pojawiło się nawet nazwisko Elżbiety Bieńkowskiej, znanej nam. No, ale pan, no, niezwykle cenię panią komisarz i niestety pan premier Donald Tusk zdementował tę informację. Tak, ale to... Strasznie żałuję. tak czy inaczej, to również na Śląsku nie wyglądało, ta spekulacja nie wyglądała, jakby miała pokrycie w faktach. To tak czy inaczej, no, ta karuzela kadrowa jeszcze trochę potrwa. To może trochę takie powiedzenie, jak mężczyzna sobie nie daje rady, to tam kobietę się posyła. może będzie to inna kobieta, chociaż patrząc na śląski zaciąg, w ogóle nie tylko w mediach, ale... No, minister przemysłu, pani Marzena Czerwińska, no, bardzo trudne przed nią wyzwanie i to również myślę, że silna kobieta to sobie da radę. No tak, pytanie jeszcze, czy Ministerstwo Przemysłu będzie ministerstwem przemysłu upadłego czy upadającego, czy też tam w kompetencjach Ministerstwa Przemysłu znajdzie się cokolwiek poza górnictwem. Są sygnały, że nie tylko i mam nadzieję, że się potwierdzą. Kazimierz Karolczak, szef Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, był dziś z nami. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękujemy państwu. Do usłyszenia i do zobaczenia.